Siemanko, siemanko, z tej strony Rafał z MotorW. Słuchajcie, jestem dzisiaj dla Was oczywiście z kolejną motocyklową nowością. Nowa maszyna trafia właśnie do naszej oferty. No i jest to nic innego jak wszystkim dobrze znana i lubiana Yamaha Virago, tym razem w pojemności 535. Czyli tak naprawdę pojemność, którą bardzo często wybieracie, jeżeli dobra wezwa na motocykle jest, no ale też nie chcecie jakiegoś ciężkiego motocykla, no bo nie ma co tu dużo mówić. Virago 535 moim zdaniem to jest taki motocykl w stylu klasycznym, ale wciąż w takim podręcznym opakowaniu, naprawdę bardzo przyjazny w obsłudze, lekki przede wszystkim jak na przysłowie choppera cruisera, więc Virago 535 myślę, że mega fajnie wpasowuje się właśnie w taki klimat, więc jeżeli szukacie mega fajnej, zadbanej sztuki, to usiądźcie sobie wygodnie, zapraszam Was na krótką prezentację z tym Virago w roli. No i zobaczcie sami, Yamaha XV535, czyli nic innego jak dobrze znana Virażka. Virago, Virażka, jakkolwiek na to mówicie. Tak jak wspomniałem, motocykl moim zdaniem świetnie nadający się właśnie dla tych, którzy dobrą wiązę na motocykle mają, ale też nie chcą czegoś dużego, ciężkiego, żeby też wyprowadzanie tego motocykla z garażu nie było jakimś wielkim kłopotem. No i faktycznie Virago 535 raz, że wygląda bardzo dobrze, w sensie mówię o samych kształtach motocykla. No i nie ukrywam, że jeżeli w głowie gdzieś tam mówimy sobie chopper, cruiser, no to pojawia nam się właśnie tak wyglądający motocykl. Myślę, że kształty tych Virago 535 naprawdę mega fajnie udały się konstruktorom z tamtych lat, bo tutaj zobaczcie, bryła motocykla taka bardzo okrągła, obła, jednocześnie tutaj na pierwszym planie jest silnik w układzie V. Zobaczcie, mimo że pojemność wbrew pozorom niewielka, bo 535 to jak na motocykle takiej klasy to nie jest wcale duża pojemność, no ale zobaczcie, jaki piękny jest ten silnik. Ładne żeberka, oczywiście wszystko ociekające chromem, i reszta podzespołów takich bardzo skromnych, stonowanych, bo i tylny błotnik, mały przedni błotnik taki symboliczny, nawet zbiornik paliwa taki nie za wielki, a jednocześnie ten silnik tutaj wciąż na pierwszym planie, który ewidentnie mówi nam, że to jest widlasta dwójeczka i wygląda to naprawdę fenomenalnie. Więc Virago 535, tak jak wspomniałem, też jakby jest już czym jechać, bo to faktycznie jedynka, dwójka, trójka, już się tutaj naprawdę sporo dzieje, no ale wciąż jest nawet nie za duże spalanie, wciąż to nie jest jeszcze taka moc, żeby nas wyrywało tutaj z butów, no a jednocześnie ta waga też tutaj odgrywa fajną rolę, bo to jest po prostu taki zwinny, lekki, jeszcze można powiedzieć, motocykl. No i zresztą też nie bez przypadku sprzedaje się bardzo dobrze Virago 535 w Polsce, myślę, że bardzo dobry segment do cykli, my także gdzieś tam jak sobie przeskrolujemy, to co pojawia u nas się taki egzemplarz, to bardzo szybko zyskuje już nowego właściciela, no ale to też jest za sprawą tego, że te maszyny, które Wam tutaj na tym sławetnym dywanie prezentujemy, no to nie są wcale takie przypadkowe motocykle. Dla tych, którzy nas jeszcze nie znają, MotorW to jest firma, która zajmuje się sprzedażą motocykli, znajdują się w Żardowie, prowadzimy też swój serwis motocyklowy, którego gorąco zapraszam. No i tak na dobrą sprawę, myślę, że właśnie wyróżnia nas to, że każdy motocykl, który tutaj na tym dywaniku się pojawia, który już od razu prostuje, czasem jest brany, choć wiadomo, tych motocykli już na przestrzeni ostatnich 2 lat już pojawiło się prawie 600 sztuk na tym jednym dywanie, więc faktycznie już te cyfry robią wrażenie, ale no każda sztuka to jest taka bardzo wyselekcjonowana, bardzo wyszukany egzemplarz, tak żebyśmy się za te motocykle nie musieli wstydzić, żeby to był taki motocykl, do którego jeżeli ktoś z Was przyjedzie go zobaczyć, czy my Wam go przywieziemy, żebyście go zobaczyli, to tutaj nie ma gdzie wskazać palcem, że o, tutaj jest coś nie tak, tutaj tego nie widziałem na zdjęciu. Naprawdę to jest taka wyższa klasa, myślę, że tak jak na Virago 535 tego rocznika, na pewno też i cena nie jest wcale najmniejsza, raczej jest to jeden z droższych, ale na pewno jeden z najładniej utrzymanych egzemplarzy. No i tego się trzeba trzymać. No ale do rzeczy. Virago 535, który tutaj stoi, to jest motocykl z rocznika 2001. Motocykl z przebiegiem, zobaczcie, 36 138 km przebiegu. Zacząłem od tego, bo przebieg ten moim zdaniem to jest mały przebieg, jak na Virago 535, który potencjał przebiegowy ma na co najmniej 100 tysięcy km przebiegu bez otwierania tutaj żadnych głowic, cylindrów. 100 tysięcy na tym motocyklu by mi się zrobić, wymieniając tylko olej, regulując zawory i dbając o całą eksploatację. Więc 36 tysięcy, jak na motocykl wciąż, który ma 23 lata, to myślę, że jest
żaden i naprawdę to trzeba klasyfikować jako jeden z tych niższych przebiegów. Tym bardziej, że ważną rzeczą jest to, że ten przebieg jest oryginalny, bo to jaki on jest, to jest jedno, a to, że on jest oryginalny, to myślę, że czasem potrafi być drugie dno. Dlaczego uważam, że jest oryginalny? Przede wszystkim my ten przebieg napiszemy Wam na fakturze, więc jesteśmy tego stuprocentowo pewni, nie ma rzeczy, inaczej bierzemy to na siebie, no ale słuchajcie, sami też dbamy o to, żeby było jakieś potwierdzenie. Oprócz tego, że my przygotowujemy też kompletną dokumentację do rejestracji, o czym zaraz powiem, no to też jeżeli są jakiekolwiek dokumenty potwierdzające przebieg, to na pewno są mile widziane. No i zobaczcie sami z takich ciekawostek. Tutaj mamy potwierdzenie z ostatniego badania technicznego, które w Niemczech robione jest co 2 lata. No i tu mega fajna rzecz jest taka, że ten motocykl 3 kwietnia tego roku, czyli tak naprawdę no wbrew pozorom wcale niedawno, miesiąc temu można powiedzieć, był na przeglądzie technicznym, przeszedł niemieckie badanie. To już jakby myślę, że sporo może nam powiedzieć. No i w tamtym czasie, czyli ten miesiąc temu, miał 36 125 km przebiegu. Zobaczcie teraz tutaj, 36 138. Więc tak naprawdę to jest motocykl, który chwilę temu był na badaniu technicznych jeszcze na terenie Niemiec. Więc tutaj od tamtego czasu do teraz, już się tu nic nie mogło zmienić, więc faktycznie to jest fajne potwierdzenie, że skoro miesiąc temu miał tyle, no to nie miał, nie wiem, gdzieś tam 60 tysięcy w pamięci, więc na pewno ten przebieg oryginalny jest. Dodatkowo dla tych jakby niedowiarków jeszcze podbijam VIN tego motocykla w ogłoszeniu, możecie sobie też to sprawdzić, więc jakby jak najbardziej możecie sobie też na to rzucić okiem. Więc pierwsza rzecz, pierwszy podpunkt, taki bym powiedział ważny dla tego motocykla, niski i oryginalny przebieg. Druga rzecz, która czasem nawet powinna być na pierwszym miejscu, to jest to, że motocykl jest całkowicie bezwypadkowy. I znowu, fraza motocykl bezwypadkowy, to jest już takie legendarne stwierdzenie, które wszyscy lubią i którego boją się wszyscy handlarze, w cudzysłowie handlarze. Tak w tym przypadku motocykl jest oryginalny i 100% bezwypadkowy i to też na fakturze Wam napiszemy. Co za tym idzie? Motocykl jest cały w oryginale. I tutaj trzeba powiedzieć, że wszystkie elementy na tym motocyklu, jeżeli chodzi o całe nadwozie, są fabryczne od nowości. Mówię tutaj o chociażby o przednim błotniku. Zobaczcie, oryginalny lakier z oryginalną tą wstawką. Zbiornik paliwa tak samo. Ładny czarny zbiornik tutaj wstawką taką brązowo-złotą z emblematem Virago. Tylny zadupek także z logiem z Yamahą Virago, w sensie z Yamahą, tutaj boczne kapki z emblematem, to wszystko jest fabryczne od nowości w oryginalnym lakierze z fabrycznymi wstawkami. No i to, że lakier jest oryginalny, to jest jedno, ale to jak on wygląda, to jest drugie, no bo co z tego, jakbyśmy mieli oryginalny błotnik, ale powgniatany. Tak w tym przypadku nie ma żadnego śladu wypadkowości na żadnym z tych elementów. Czyli zbiornik ładny, bez żadnych głębokich rys, bez żadnych wgniotek, tak samo przedni, wszystko na tym motocyklu jest naprawdę bardzo dobrze zachowane. No i myślę, że kolejną rzeczą też jest to, oczywiście motocykl prosty i bezpieczny, już o tym, że rama i zawieszenie jest proste i nieprostowane wcześniej, no to myślę, że to już jest taka baza, do której nawet nie muszę wracać, więc tutaj absolutnie bez żadnych zastrzeżeń, motocykl jedzie prosto, można puszczać kierownicę, jest tak jak być powinien. No i kolejny podpunkt, który też jest mega ważny, no to jednak w motocyklu klasycznym kupujemy też to dlatego, żeby te chromy były na tyle ładne, że nawet jeżeli motocyklem nie jeździmy, robimy grilla, wpadają znajomi, można ten motocykl wystawić i już się z tym na ten motocykl popatrzeć, pocieszyć. No i w tym przypadku chromy są naprawdę bez absolutnie żadnego zarzutu. Myślę, że jest to jedną z lepiej zachowanych jeden z lepiej zachowanych motocykli właśnie Virago, jakie u nas się w ogóle pojawiały. No bo zobaczcie, tutaj te kapki, sam silnik, zobaczcie tutaj, jak to wszystko fajnie jest zachowane. Te boczne dekle w chromie, sam kolektor. Tutaj idziemy dalej, tłumiki, zobaczcie, jak to się wszystko fajnie błyszczy. Tutaj nie ma żadnych jakichś takich rys. Zobaczcie tylną całą obręcz, szprychy, nyple. Tutaj przy tym bębnie, wszystkie dźwigienki, zobaczcie amortyzator, jak to wszystko się fajnie świeci. Zobaczcie tu chociażby to logo, zawieszenie, przednia felga, zobaczcie tarcze, śrubki od tarczy. Przejdę z Wami na drugą stronę, zobaczcie tutaj znowu obręcz, szprychy. No naprawdę powiem Wam, że jest na co patrzeć i to wszystko cieszy się oko też do tego. No i też po to jest właśnie motocykl klasyczny moim zdaniem, żeby tutaj to oko zawsze cieszyło, żeby się fajnie na to patrzyło. Bo są tańsze Yamaha Virago, oczywiście my też jakby jesteśmy tego przekonani. Niejednokrotnie też widzieliśmy i za granicą takie motocykle do kupienia tańsze, dużo czasem nawet tańsze, ale jednak
myślę, że zdecydowanie przy takim motocyklu nie ma co, że tak powiem, szczędzić tysiąca bądź dwóch różnicy, dlatego żeby potem męczyć się z tymi chromami, polerować, bo to nigdy już tak dobrze nie będzie wyglądało jak oryginalnie fajnie zachowane motocykle. No i co? Kolejna rzecz, motocykl oczywiście przygotowany do rejestracji. My przywoząc Wam motocykl do wszystkie, w sensie do, każdy motocykl, który Wam przywozimy, to jest motocykl już gotowy do rejestracji, czyli tak samo w tym przypadku, już z pierwszym przeglądem technicznym i tak dalej, wszystko Wam przywozimy, dajemy Wam gotową teczkę, którą wystarczy zawieźć do Wydziału Komunikacji. Zawozicie do Wydziału, tam płacicie 120 zł, dostajecie od ręki polskie tablice i jesteście gotowi do drogi. Tak naprawdę wystarczy wrócić do domu, przyczepić blachy. No jedyna rzecz, którą jeszcze pozostaje zrobić, no to ubezpieczyć ten motocykl i tyle. Więc całkowity koszt rejestracji to 120 zł za blachę, potem ubezpieczenie i koniec. Żadnych innych opłat, żadnej akcyzy, recyklingu, skarbówki, nic do tego motocykla już nie macie. Więc jakby nie płacicie. Więc myślę, że jest bardzo fair opcja, uczciwa w obie strony. Fajnie to wszystko przygotowujemy. Pamiętajcie też, że możecie sobie to wszystko sprawdzić na żywo. Wpadajcie do nas do Żardowa Jaśminowa 20. Zobaczycie sobie ten motocykl. Zrobimy sobie piąteczkę. Ja Wam też sporo opowiem. Będziecie mogli przysiąść się, przejechać tym motocyklem. Więc zapraszam Was serdecznie. Ale pamiętajcie, że my możemy Wam też przywieźć ten motocykl na godzinę do Was. Wystarczy, że do nas zadzwonicie. Powiecie, skąd jesteście. My Wam transport tego motocykla wycenimy przez telefon. No i tak na dobrą sprawę, to Wy z góry zapłacicie tylko za sam koszt transportu, a całą resztę za motocykl dopiero na miejscu u siebie pod domem. Więc myślę, że to jest bardzo uczciwa znowu opcja w obie strony. Bardzo do niej zachęcam i zapraszam. Zanim jeszcze przejdę do zapalenia, myślę, że jeszcze pominąłem bardzo ważną kwestię, taką, że motocykl moim zdaniem jest gotowy do drogi. Co za tym idzie, my zrobiliśmy też taki swój mały serwis, bo to też nie jest tak, że motocykle, które do nas przyjeżdżają, to jest szybkie mycie i od razu w internet. Każdy motocykl trafia do nas na serwis. Jeżeli my widzimy, że coś trzeba przy motocyklu zrobić, poprawić, wymienić, tak żebyście Wy, kupując go od nas, już mieli gotowy pojazd, żeby nim jeździć, no to jakby to wszystko musimy zrobić my. No i dostaniecie od nas taką małą książkę serwisową, to będzie wpisane, że przy tym przebiegu był zrobiony serwis i jaki. No i wbrew pozorom, wiele tutaj robić nie trzeba było, naszym zdaniem. Tym bardziej, że motocykl chwilę temu był na przeglądzie technicznym w Niemczech, więc jakby oni też na wiele rzeczy zwracają. No ale oczywiście podstawa. Nowy olej w silniku, zalany teraz jest motulem 10W40, nowy filtr oleju. Wymieniliśmy też dwie nowe świece, nowy płyn hamulcowy. Sprawdziliśmy ciśnienie w przedniej, tylnej oponie. Ta tarcza z przodu z klockami jest super. Tylny bęben tak samo, sporo naciągu. Z tyłu mamy kardana, więc tak naprawdę bezobsługowa jednostka. Akumulator jest super, jest w motocyklu ładowanie. Zawieszenie jest suche, nic nie cieknie, nie ma żadnych wycieków. No i sam silnik chodzi perfekcyjnie. Widać, że tutaj gaźniki są super ustawione. Ładnie zapala, ładnie się wkręca, ładnie schodzi z obrotów, ładnie działa ssanie. Więc tutaj naprawdę bez zastrzeżeń absolutnie żadnych. Motocyklem od razu będziecie mogli jeździć i cieszyć się, że tak powiem, nowym nabytkiem. No i chyba tyle. Zanim przejdę do zapalenia, jeszcze tylko Wam powiem, że oczywiście motocykl możecie też nabyć na raty. Jeżeli macie do tego jakieś pytania, to śmiało dzwońcie. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. No ja już chyba nie przedłużam, tylko Wam pokażę, że dwa kluczyki oczywiście do stacyjki, dwa kluczyki do blokady kierownicy. Przekręcam kluczyk, włączam ssanie, czerwonka się pali. Chwilę na tym ssaniu go podtrzymajmy, sprawdźmy sobie światełka. Światła krótkie, długie. Kierunek jest na lewy. Klakson, światło stop przedniego, światło stop różnego. Dobra, stanie zwiedzamy. No i teraz jak pięknie teraz reaguje. Pięknie wchodzą te fałki. Bajka, słuchajcie, zapraszam Was serdecznie do kontaktu. Jestem pewien, że niedługo do usłyszenia, może nawet do zobaczenia. Lewa w górę, trzymajcie się. Hej!